Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będę mówił o Sahasrara. Jest to tak zwana czakra korony, która znajduje się na czubku naszej głowy, emituje transparentne światło, które jest spostrzegane w różnoraki sposób. Symbolem tej czakry jest kwiat lotosu, który ma 1000 płatków. Czakra korony nie jest związana z naszym ciałem fizycznym, tylko jest jakby przejściem, pomostem pomiędzy innymi stanami umysłowymi, a naszym indywidualnym umysłem. I zanim opowiem o tej czakrze, przedstawię się. Ja nazywam się Fredryk Rossakowski-Lloyd i jestem naturoterapeutą i bioenergoterapeutą. Kilka lat temu założyłem Akademię Nowoczesnej Refleksologii, później dwie inne akademie i wspólnym celem wszystkich firm, które założyłem, jest propagowanie zdrowego trybu życia. Prowadzimy kursy i szkolenia, zarówno stacjonarne, jak i online, na terenie całego świata. Lubię tak mówić, ponieważ dzięki internetowi nie mamy granic i docieramy na różne kontynenty. Ja zresztą podróżuję również po wielu kontynentach i prowadzę tam warsztaty. A jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie warsztaty i w którym momencie i miejscu się odbędą, zapraszam na naszą stronę internetową. Adres pokaże się na końcu tego filmu. To szkolenie dzisiejsze jest prowadzone w ramach bezpłatnych szkoleń lutowych i mówię tutaj o bioenergoterapii. Jeżeli podobają Wam się te szkolenia i chcielibyście w jakikolwiek sposób się odwdzięczyć, możecie kupić mi kawę, zaprosić mnie na kawę, albo na herbatę, albo na gorącą czekoladę. I bardzo dziękuję za liczne zaproszenia. Dzięki temu mam motywację i energię do prowadzenia różnego rodzaju bezpłatnych szkoleń. Wasze zdrowie. Pyszna. Moje drogie i moi drodzy, wracamy do tematu. Będziemy dzisiaj mówić o najbardziej interesującej, przynajmniej dla mnie, czakrze korony. Ma ona taką niezwykłą energię i tak jak powiedziałem, jest przede wszystkim pomostem pomiędzy innymi stanami świadomości. Możemy dzięki niej ćwiczyć kontakt z nadświadomością, z podświadomością. Możemy też przenosić naszą indywidualną świadomość do takiego obszaru, gdzie nie ma już podziału na naszą i nie naszą świadomość. Dzięki temu możemy na przykład ćwiczyć jasnowidzenie. Możemy też analizować zdrowie, ciało, energię, psychikę innych osób, które do nas przychodzą, ponieważ dzięki tej czakrze mamy czysty wgląd w sytuację i nie przeszkadzają nam nasze indywidualne ograniczenia. Więc czasami jak wyćwiczymy tą czakrę, możemy po prostu zamknąć albo i nie zamykać oczu, połączyć się z tą czakrą i mieć różnego rodzaju odczucia, które nie będą z nami już związane, prawda? I wtedy nasze jakby osądy są bardzo, bardzo trafne. Ja kiedyś, a dokładnie w 1998 roku po raz pierwszy pojechałem do Kuchar. Kuchary są miejscowością w Polsce pod Warszawą i tam mieści się ośrodek Karma Kagyu. Jest to jedna ze szkół buddyzmu tybetańskiego. W tamtym roku, w tamtym czasie przyjechał Lama Olenidal oraz Tsechu Rinpoche i oni prowadzili różnego rodzaju inicjacje. Lama Ole specjalizował się w prowadzeniu inicjacji przekazanej mu przez 16 Karmapę. Nie był on twórcą, tylko jakby kontynuatorem tej metody. Inicjacji Poła. Poła jest buddyjską metodą przenoszenia świadomości do czystej krainy, aby móc się rozwijać również po śmierci i osiągać stan wyzwolenia, a później oświecenia, które nazywamy, stan oświecenia nazywamy stanem Buddy. Pamiętajcie, że Budda nie jest osobą, tylko stanem świadomości. No i właśnie w 1998 roku po raz pierwszy pojechałem tam na tą niezwykłą inicjację, niezwykłą praktykę i właśnie
myślę, że z punktu widzenia bioenergoterapii, bo nie będę mówił z punktu widzenia buddyzmu, ta praktyka i ta inicjacja zupełnie otwiera właśnie przejście pomiędzy naszym kanałem centralnym a czakrą korony. Dzięki temu nasza cała świadomość może wyjść właśnie przez czakrę korony, dzięki temu nie spada do innych stanów świadomości, takich jak pomieszanie, gniew, zazdrość i tak dalej, czyli nie może odrodzić się w innych niedoskonałych światach, tylko cała świadomość wychodzi przez czakrę korony prosto do właśnie tak zwanej czystej krainy Buddy Amitaby. Nie będę rozwijał buddyjskiego znaczenia, bo jeżeli jesteście buddyzmem zainteresowani, to zapraszam na wykłady do waszych ośrodków lokalnych. Ja tylko chciałbym właśnie powiedzieć, co się stało podczas tej inicjacji. Ponieważ tak jak powiedziałem, czakra korony nie jest związana bezpośrednio z naszym ciałem fizycznym, jest ona unikalna, transcendentalna, mieści się w naszym ciele eterycznym. A dzięki niektórym praktykom, do których na przykład należy poła, na chwilę wiąże się ona z ciałem fizycznym, dzięki czemu ciało fizyczne ulega zmianom i dzięki temu nasza świadomość może wyjść i połączyć się z czakrą korony. W przypadku poła tej praktyki, to co mogę powiedzieć i to co jest ogólnie dostępne w internetach, dzięki praktyce poła, dzięki sile woli, poszczególnym sylabom i praktyce, długotrwałej praktyce, otwieramy kanał centralny do tego stopnia, że pomaga on zrobić mikro przejścia w ciele fizycznym. Dzięki temu otwiera również ciało fizyczne i łączy je z nadświadomością i z energią ponad nami. Jeżeli poczytacie o poła, to dowiecie się, że warunkiem powodzenia i rezultatem, jeżeli się powiedzie, jest kropla krwi na czubku głowy. Ja na samym początku, ja wtedy byłem dużo młodszym człowiekiem, byłem bardzo sceptyczny do tej praktyki. Nie wierzyłem w to, że można w ten sposób świadomie zadziałać na ciało fizyczne i było ogromnym zaskoczeniem dla mnie, gdy pojechałem i miałem ten znak, ciekła mi nie tylko kropla krwi, ale stróżka krwi. Mam zdjęcia, które pokazują ten rezultat. I później, oczywiście ja nie widziałem tego na swojej głowie, ktoś mi zrobił zdjęcie i zobaczyłem ten znak, ale jak cała praktyka się skończyła, to ja później, ten niewierny Fryderyk, niewierny Tomasz, tak się mówi, chodziłem za lamą Ole i sprawdzałem razem z nim te znaki. I rzeczywiście na wszystkich głowach, które ja widziałem osobiście, był ten znak. Czyli dowodzi to, że ciało eteryczne ma tak niezwykłą siłę, że było w stanie przedziurawić czaszkę, skórę i spowodować krwawienie. Jest to naprawdę niezwykle mała zmiana, jednak na tyle duża, że ta krew wydobywa się ze skóry i otwieramy nasz kanał centralny, który naturalnie w naszym ciele jest zamknięty, otwieramy go również z ciałem fizycznym. Dzięki temu mamy pewność, że po śmierci nie będziemy wychodzić innymi otworami, innymi czakrami, tylko właśnie czakrą korony. To jest taka moja osobista historia, natomiast dzięki tej praktyce, którą potem powtórzyłem wielokrotnie, mam pewność, że po śmierci i w trudnych sytuacjach istnieje coś poza naszym ciałem fizycznym. Jak każdy człowiek również miewam wątpliwości. Może nie teraz, ale miewałem wcześniej. Czasami jesteśmy bardziej otwarci na transcendentalne doznania, czasami mniej otwarci na takie doznania, czasami wierzymy, że coś jest potem, czasami mamy wątpliwość, czasami czytamy w różnych gazetach odkrycia naukowców, którzy chcą odkryć to, co jest po śmierci na przykład.
i mówią, że nic nie ma, niektórzy mówią, że coś jednak istnieje i tak dalej, i tak dalej. Różni reporterzy prześcigają się w pomysłach, o różnych rzeczach mówią i czasami powstają różnego rodzaju wątpliwości. I właśnie dzięki POWA i dzięki temu chciałem wam o tym powiedzieć, dlatego że to dało mi pewność i czasami jak naprawdę jest mi źle, mogę powiedzieć, jak mam wątpliwości, jak dzieje się coś, co nie jest dla mnie dobre, a szczególnie jeżeli chodzi o odchodzenie bliskich osób i tak dalej, to teraz już naprawdę wystarczy, że pomyślę o POWA, pomyślę o tym, co się wtedy stało i potem wielokrotnie w następnych latach. Pomyślę o tym znaku na głowie, który na własne oczy widziałem, sfotografowałem i odczułem i wiem, że po prostu to wszystko jest prawdą. Jest to kotwica, pewność, kamień węgielny w moim umyśle i w moim sercu, który dał mi tą pewność i otworzył moją czakrę korony i to jest nie do zamazania. Ta pewność jest nie do pokonania. I życzę wam wszystkim, żebyście taką pewność pozyskali. Dlatego też robię serię tych filmów, ponieważ oczywiście jeżeli jesteście buddystami, możecie robić praktykę POWA, ale jeżeli nie jesteście buddystami, możecie ćwiczyć właśnie różnego rodzaju inne formy praktyk, które dadzą wam również porównywalną do tej, o której powiedziałem, pewność. Czakra korony jest umiejscowiona tutaj na samym czubku naszej głowy, znajduje się jeszcze w zasadzie w naszym ciele fizycznym, ale już nie jest z nim związana. Jak to możliwe? Znowu padnie pytanie. Tak to możliwe, że nasze ciało eteryczne również jest częściowo wtopione jakby w nasze ciało fizyczne. Ono nie zaczyna się gdzieś obok, tylko już kiedyś mówiłem o naszych warstwach eterycznych, o czakrach, że wszystko wynika jakby z czegoś drugiego, prawda? I wszystko się jakby łączy ze sobą. Tak więc ciało eteryczne w zasadzie, jakbyśmy warstwami mieli mówić, znajduje się wewnątrz naszego ciała również fizycznego. Te pierwsze warstwy. Dlatego też jak na przykład meridiany, linie energetyczne, na których pracujemy, znajdują się na naszym ciele energetycznym, ale pracujemy w zasadzie uciskowo, idąc po naszym ciele fizycznym, tylko dlatego, że te warstwy ciała energetycznego również są powiązane i znajdują się tutaj w ciele fizycznym. Po prostu łatwiej nam je jest odszukać, odnaleźć, dotykając. Bo można by też nie dotykając. To samo dotyczy właśnie czakry korony. Znajduje się ona nad pod wzgórzem, czyli częścią mózgowia, które jest tak zwanym tłumaczem. Podwzgórze jest częścią mózgowia, który odbiera impulsy elektryczne i zamienia je, czyli tłumaczy, na język hormonów. Zarządza całą naszą homeostazą i w zasadzie reguluje wszystko, co w naszym ciele się wydarza, prawda? Tak więc to bardzo skrótowo o podwzgórzu, ale dzisiaj mówimy o czakrze korony. I nad podwzgórzem, który jakby jest pośrednio związany z funkcjonowaniem czakry korony, nad nim znajduje się gdzieś w okolicach opon mózgowych, powiedzmy, mózgowia opon mózgowych pod czaszką czakra korony. Jest ona wibrującą energią, która jest oczywiście tutaj energia wchodzi, tutaj wychodzi, ale ona ma również tutaj taki, można by powiedzieć symbolicznie oczywiście, lej, który właśnie łączy nas tutaj z przestrzenią. Więc energetycznie i oczywiście w przenośni i symbolicznie, pamiętajcie, to też mówiłem, czakry nie są związane z naszym trójwymiarowym wszechświatem, z postrzeganiem. Więc to, co mówię, może być tylko symboliczne, ponieważ one nie mają takiego wymiaru, że powiedzmy tu jest jakiś lej i tutaj wpada energia. To tak nie działa. Już mówiłem o tym wielokrotnie.
Tak więc energia wchodzi tutaj, prawda? I wychodzi nadmiar tej energii z tyłu. Ale w przypadku czakry korony łączy się ona jeszcze tutaj z przestrzenią, prawda? I oczywiście z całym naszym kanałem centralnym. Tak więc jeżeli potrzebujemy energii z przestrzeni, jeżeli na przykład wykonujemy różnego rodzaju zabiegi, czy to bioenergoterapii, czy refleksologii, czy przeróżnych innych terapii naturoterapeutycznych, jakiegokolwiek rodzaju, to wtedy możemy korzystać, żeby nie korzystać ze swojej energii, właśnie z energii z przestrzeni. Tak więc wtedy możemy sobie wyobrażać na przykład dla ułatwienia pulsujące źródło energii, które jest nad nami, w formie na przykład przejrzystej kuli i z tej energii wlewa się ta energia tutaj przez czakrę korony i przechodzi przez cały nasz układ energetyczny, transcendentalny naszego ciała, prawda? Możemy też się oczyszczać za pomocą czakry korony, również w ten sam sposób. Wyobrażamy sobie energię, która przechodzi przez nasze ciało, wtedy nasze ciało staje się podobne do gąbki, wszystkie kanały energetyczne otwierają się i przez nie wypływa negatywna, zanieczyszczona energia. Chodzi tu o to, że energia z przestrzeni wchodzi przez nasze ciało, przechodzi przez nasze ciało i wypycha, to tak jakbyśmy na przykład wodą się czyścili, do gąbki byśmy włożyli wodę, no i ta woda by cały czas wlatywała, a przez pory tej gąbki cała reszta brudnej wody by się wydostawała, aż w końcu nie byłoby tam żadnego brudu. Więc na tej zasadzie uczymy tego na bioenergoterapii, na mindfulness, właśnie takiego rodzaju różnych oczyszczających medytacji. Czakra korony reguluje nasz balans energetyczny. Tak więc jeżeli na przykład zabraknie nam energii w ciele, czy to tutaj w czakrach, czy gdzieś w innych obszarach, czakra korony, jeżeli dobrze funkcjonuje, po prostu pobiera automatycznie, samoistnie energię i przekazuje ją tam, gdzie powinna dotrzeć. Czasami tak jest, że na przykład idziemy sobie przez, nie wiem, ciemny las, przestraszymy się czegoś, myślimy, że zobaczyłyśmy ducha, no i co? I tracimy jakąś część energii, prawda? Tutaj żartuję oczywiście, ale nie chcę, żeby ten wykład był sztywny, ale dlaczego nie? No możemy się tak przestraszyć, prawda? No i wtedy tracimy tą energię, ona się wypala i wtedy czakra korony się uzupełnia. Ale bardziej prawdopodobne, już nie żartując, jest sytuacja, kiedy na przykład, no nie wiem, chorujemy, dostajemy jakiegoś przeziębienia ciężkiego albo coś się nam tam dzieje, na przykład zjedliśmy coś nieodpowiedniego i dostajemy rozwolnienia, które nas osłabia, to wtedy również wydobywa się z nas energia, tracimy energię i po prostu tracimy ten balans energetyczny, prawda? Wtedy dobrze funkcjonująca czakra korony oczywiście będzie nas uzupełniała, więc taka jest jej funkcja głównie, prawda? Również jeżeli na przykład mamy duże zanieczyszczenie energetyczne, również powstałe na przykład, gdy coś się dzieje negatywnego, doświadczamy jakiegoś ogromnego stresu, coś negatywnego się wydarza i tak dalej, to wtedy czakra korony otwiera się i wtedy pomaga nam, tak jak powiedziałem w tej medytacji, oczyścić tą negatywną energię. Wtedy na przykład możemy się bardzo spocić, albo na przykład możemy poczuć zimno, dreszcze, różnego rodzaju sensacje. Czasami nam się tylko nagle ręce spocą, albo na przykład łzy nam lecą z oczu, prawda? To wtedy jest oznaka, że czakra korony pobrała energię i wyrzuciła ją poprzez jakieś części naszego ciała. Tak więc jeżeli ona dobrze funkcjonuje, to właśnie możemy, nagle siedzimy, nie wiemy co się dzieje, nagle zalewamy się potem, albo na przykład lecą nam łzy z oczu. Jeżeli to nie jest objaw jakiejś choroby, tylko dzieje się spontanicznie i sporadycznie, to wtedy właśnie tak wygląda oczyszczenie się całego organizmu za pomocą czakry korony.
Jeżeli chodzi o dźwięki, bo zawsze mówiłem w tych wykładach o dźwiękach, które i mantrach, które są charakterystyczne dla różnych czakr, czakra korony w zasadzie nie ma dźwięku, nie wibruje, ona jest bardzo spokojną, cichą czakrą, ale ma jeden dźwięk, który można jej przypisać, jest to dźwięk wydychanego powietrza. Tak więc dźwięk czakry korony brzmi. Nie wiem, czy było coś słychać, ale jeżeli będziecie bezgłośnie wydobywać z siebie powietrze, to właśnie taki dźwięk bez wibracji wydobędzie się z waszych ust. No i wtedy właśnie to jest taki szum wszechświata, można by to powiedzieć, prawda? Dźwięk wszechświata albo dźwięk wydychanego bez ściśnięcia tutaj krtani ani strun głosowych, bez ich udziału. Ten dźwięk, który towarzyszy wydychanemu powietrzu, jest właśnie dla niej charakterystyczny. Jeżeli chodzi o kamienie i kryształy, to w przypadku innych czakr jest tam ich wiele, natomiast w przypadku czakry korony jest to kryształ górski, musi być nieskazitelnie czysty, ewentualnie diament, również najlepiej jak nie ma skaz. Więc te kryształy i kamienie szlachetne mogą oddziaływać i oczyszczać czakrę korony. Jeżeli czakra korony jest zanieczyszczona albo jeżeli jest zablokowana, to powinniśmy natychmiast zrobić coś, co ją będzie odblokowywało. Więc na przykład możemy na czubku naszej głowy położyć sobie kryształ, ewentualnie możemy ją odblokowywać radiestezyjnie, możemy oddziaływać medytacją na nasze ciało eteryczne, ponieważ jeżeli są tam blokady, może dojść do sytuacji skrajnego pomieszania. Jeżeli jest duża blokada w czakrze korony, to przede wszystkim może dojść do wielonarządowej niewydolności, może dojść do różnego rodzaju zatorów w naszym ciele, ponieważ energia nie będzie mogła być uzupełniana. Może dojść do przeładowania energetycznego lub do niedoboru energetycznego. Przepraszam. Bardzo często, jeżeli na przykład mamy zablokowaną czakrę albo dochodzi do jakichś nagłych blokad czakry korony, możemy po prostu stracić przytomność. Są na przykład osoby, które nagle tracą przytomność. Bardzo często dochodzi też do nagłych zatrzymań akcji życiowych, prawda? Na przykład do zatrzymania akcji serca, do zatrzymania oddychania i tak dalej, bo właśnie dochodzi do zatrzymania, do blokady czakry korony. Tak więc tutaj ona cały czas powinna być funkcjonująca, prawda? Jeżeli jest wadliwie funkcjonująca, jest to lepsze niż jeżeli dochodzi do blokady. Na szczęście do blokad tam w tamtym obszarze dochodzi niezwykle rzadko. Jeżeli jest zaburzona, jeżeli tam są jakieś zaburzenia, przyczepy, niewłaściwe energie, no to wtedy może dojść do kilku sytuacji i prawie każda z nich będzie związana z zaburzeniami psychicznymi. Więc tutaj bardzo często pojawiają się choroby związane z różnego rodzaju omamami, więc mogą to być schizofrenie, przeróżnego rodzaju paranoje lub urojenia. Mogą też w skrajnych przypadkach dojść do osobowości wielorakiej. Ja kiedyś badałem takie przykłady, przypadki zaburzeń osobowości, kiedy w jednym ciele fizycznym znajduje się kilka jakby różnych osobowości i właśnie za każdym razem tam były właśnie ciężkie, silne zaburzenia spowodowane ogromnymi traumami, rozszczepieniami właśnie czakry korony, prawda? Wtedy dochodzi do czegoś takiego, że mamy na przykład, o właśnie, jeszcze amnezja. Amnezja bardzo jest charakterystyczna dla uszkodzenia, zaburzenia czakry korony. Jeżeli coś, o czymś zapominamy zupełnie, jeżeli coś wymazuje nam się ze świadomości, to wtedy są to zaburzenia czakry
korony, prawda? Pewnie zadacie pytanie, czy Alzheimer albo demencja, czy jakieś inne choroby, które powodują utratę pamięci, są z tym związane? Tak, właśnie takie rzeczy związane z zaburzeniami pamięci permanentnymi, z różnego rodzaju utratą pamięci, utratą władz umysłowych, one są właśnie związane z czakrą korony. Jeżeli na przykład chcemy ją odblokować, powinniśmy pracować na w zasadzie wszystkich czakrach, ponieważ sama czakra korony, jak powiedziałem, nie jest związana z naszym ciałem fizycznym. Oznacza to, że jeżeli na przykład chcemy czakrę korony doprowadzić do harmonijnej pracy, to przede wszystkim musimy oczyścić warstwy pierwszą, drugą i trzecią przynajmniej ciała eterycznego. Tak więc tutaj wszelkie masaże aury, oczyszczenia aury, różnego rodzaju metody z kadzidłem, metody z dźwiękiem, z wibracjami oczyszczające całą aurę muszą być zastosowane. Poza tym bardzo dobrze już tutaj stosować różnego rodzaju metody oddechowe do oczyszczenia. No i oczywiście możemy zastosować też kryształy, o których powiedziałem. Jeżeli chodzi o oczyszczenie czakry korony, tutaj proponowałbym, żeby w tych rzadkich przypadkach, kiedy dochodzi do różnego rodzaju blokad albo nieprawidłowości, żebyśmy wysyłali osoby do bardzo sprawdzonych terapeutów, jeżeli chcemy skorzystać z porad naturoterapeutów. Dlatego, że tylko naprawdę dobrzy specjaliści z doświadczeniem są w stanie poradzić sobie z takiego rodzaju zaburzeniami. Tutaj też niektórzy terapeuci próbują przywrócić homeostazę za pomocą hipnozy. Widziałem różnego rodzaju sesje i one bardzo dobrze działają. Tylko tutaj znowu podkreślam, to musi być specjalista z wieloletnim doświadczeniem. Niektórzy się pytają, czy musi być certyfikowany. Wiecie, jeżeli chodzi o certyfikaty, to są różne certyfikaty. Do różnego rodzaju terapii naturoterapeutycznych i w ogóle takich związanych z bioenergoterapią i tak dalej, w wielu krajach nie ma regulacji prawnych, więc możemy mieć certyfikat albo nie musimy mieć certyfikatu. Wszystko jest legalnie. Tak więc certyfikat można dostać, zapisując się na szkolenie, na przykład hipnoterapeuta. Może uzyskać certyfikat online, w zasadzie kupując go, bo czy on zaliczy egzaminy, czy nie, nikt tego nie sprawdza. Tak więc różnego rodzaju certyfikaty są tylko papierami. Ja, jeżeli bym szukał terapeuty, poszukałbym kogoś, kto ma rekomendacje dobre i kto ma wieloletnią praktykę. Wtedy możemy oczyścić. Jeżeli chodzi o dobrze funkcjonującą czakrę korony, osoby takie mogą nawiązać kontakt z innego rodzaju stanami świadomości. Tak więc nie mają takie osoby problemów z wizualizacją, z kontaktem z samym sobą. Jeżeli na przykład wchodzimy w głąb siebie, jeżeli chcemy skanować nasze ciało, rozwiązać nasze wewnętrzne problemy, to wystarczy, że się cofamy w siebie, wchodzimy w naszą podświadomość. Takie osoby mają bardzo dobrą pamięć, pamiętają różnego rodzaju zdarzenia, kojarzą fakty i wiedzą, co się wydarzyło, nawet jeżeli tylko byli pośrednio świadkami. To bardzo łatwo jest właśnie sprawdzić. Te osoby są bardzo wrażliwe najczęściej i nawet jeżeli jest bardzo dobrze funkcjonująca czakra korony, może dochodzić do różnego rodzaju wahań nastroju, dlatego że przynajmniej na samym początku, kiedy mamy połączenie z tą nadświadomością i z innymi stanami świadomości, czasami energetycznie nie radzimy sobie z tym, mimo że jesteśmy już bardzo dobrze rozwinięci i te wahania wyczuwalne mogą wpłynąć na nasz nastrój, prawda?
Ja na przykład jak ćwiczyłem różnego rodzaju medytacje i wchodziłem na przykład wśród nieszczęśliwych ludzi, bardzo chorych ludzi, to odczuwałem ich cierpienie kilkakrotnie bardziej niż osoba, która być może nie ćwiczyła, nie otwierała trzeciego oka i później czakry korony, prawda? Tak więc czasami mogłem nawet być rozdrażniony, albo się popłakać, albo czuć się bardzo źle, tylko dlatego, że właśnie obcowałem z tymi osobami i chwilowo przejmowałem, albo przynajmniej odczuwałem, dostrojałem się do ich wibracji. Więc osoba, która ma bardzo dobrze rozwiniętą czakrę korony, na pewno będzie bardzo empatyczną osobą, ale czasami może być spostrzegana jako osoba o zmiennych nastrojach, humorzasta, chociaż tak naprawdę wewnątrz to nie jest tak, ale my takie możemy tą osobę spostrzegać. Jeżeli to jest potem osoba jeszcze bardziej rozwinięta, to będzie z większą praktyką i tak dalej, to ten rozwój idzie w kierunku takiego wyrzekania się indywidualności. Coraz mniej będzie w tej osobie jej indywidualnych cech, a coraz bardziej będzie jakby otworzona na świat, na innych, będzie się jednoczyła z różnego rodzaju zdarzeniami, sytuacjami, osobami itd., itd. Później kolejny jakby schodek, step, krok, to jest rozwinięcie takiej ogólnej miłości, empatii, zrozumienia zarówno do siebie, jak i do innych. I później jest coś takiego, co nazywamy wyzwoleniem. Wyzwolenie polega na tym, że taka osoba nie przeżywa takich bardzo indywidualnych albo takich zwyczajnych stanów emocjonalnych, ponieważ jest w stanie te stany zrozumieć i zobaczyć, że są one kontynuacją różnego rodzaju zmian zachodzących w świecie i są w stanie wtedy pomóc większej ilości osób, ponieważ mogą do każdej sytuacji nabrać dystansu. Mimo że odczuwają nadal cierpienie, mimo że nadal widzą, co się dzieje, to dochodzą do takiego przeświadczenia, wyzwolenia z tych emocji i te emocje już nie są w stanie na nich, na te osoby wpłynąć. No i potem są dalsze rozwoje, ale nie ma tutaj żadnego sensu o nich mówić. Mógłbym mówić o nich tylko teoretycznie, ponieważ jestem tylko no, w tym zakresie teoretykiem. Nie doświadczyłem wyższych stanów świadomości, nie doświadczyłem czegoś, co można nazwać, nie wiem, oświeceniem, więc mogę wam tyle powiedzieć, co przeczytałem w książkach. W każdym razie to również jest związane z rozwojem właśnie czakry korony. Tak więc czakra korony jest jakby połączeniem i kwintesencją wszystkiego, co się wydarza obok nas, jak również w nas. Czakra korony jest niby miejscem, w którym tutaj ta energia, tak jak powiedziałem, się kumuluje, ale jej obszar działania w zasadzie jest nieograniczony. Więc jest to czakra, która jednocześnie jest, pamiętacie, jak określałem czakry, czym są, że nie są one zawieszone w naszym trójwymiarowym świecie, opisywałem je jako leje energetyczne, które tutaj przyciągamy tą energię, prawda, do jakiejś czakry, na przykład czakry serca. Jest to punkt jakby w naszym kanale centralnym, który później wyrzuca nadmiar energii z drugiej strony, ale czakra nie ma żadnego wymiaru, jest jakby jeden punkt, który powoduje ruch tej całej energii, która w nas wchodzi i wychodzi, prawda? Czakra korony oprócz tego jest właśnie takim punktem nieskończenie małym, bezwymiarowym, który przyciąga i reguluje tą energię, ale z drugiej strony jest, nie ma granic, jest nieskończenie ogromna, ponieważ łączy się z każdym stanem świadomości, z naszym wnętrzem i z naszym zewnętrzem, prawda? Czyli jest jakby połączona i jednocześnie jest częścią każdego obszaru naszego ciała eterycznego, potem astralnego i tak dalej. Tak więc ona się łączy ze wszystkim i jest tym pomostem. Tak więc jeżeli byśmy ją chcieli w wymiarach określić, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić pojęciowo, prawda? Możemy tylko dawać różnego rodzaju metafory.
Jeżeli chodzi o kolor, bo to też mówiłem w przypadku innych czakr, czakra korony nie ma koloru, tak jak powiedziałem. Tak samo najczęściej możemy ją sobie wyobrażać jako coś, co zmienia te kolory, iskrzy. Nie wiem, mógłbym to porównać do takiego, wyobraźmy sobie taki diamencik, prawda? I teraz obracamy go w świetle światła, słońca na przykład, prawda? I on migocze różnymi kolorami, prawda? Czasami jest biały, czasami fioletowy, czasami czerwony i tak dalej. Tak więc czakra korony zawiera wszystkie kolory. Dlatego określa się ją przeróżnie. Najczęściej mówi się symbolicznie, że jest to najwyższe fioletowe światło, natomiast czasami też się mówi o złotym świetle, o białym świetle, o migoczącym świetle. Ja bym tutaj nie ograniczał się do jednego koloru. Dobrze, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o czakrę korony. Jest ona najbardziej fascynującą, najbardziej nieosiągalną dla naszego ograniczonego wymiarami umysłu. Natomiast jeżeli będziemy czyścić całe nasze ciało, jeżeli będziemy koncentrować się na naszej czakrze i na rozwoju, możemy wyrobić w sobie niezwykłe umiejętności i przede wszystkim być niezwykle skutecznymi terapeutami, ponieważ dzięki czakrze korony jesteśmy w stanie pobierać, regulować energię wewnątrz nas, jak również wpływać na tą regulację u innych osób, które potrzebują naszej pomocy. Tak więc mam nadzieję, że będziecie potrafić właśnie gospodarować tą energią. Co możemy najlepiej zrobić? Najlepiej jest medytować. Najlepiej jest medytować, jeżeli dojdziemy do porządku tutaj z niższymi czakrami i tak dalej i zaczniemy czuć, że energia w nas krąży w sposób taki prawidłowy, to potem można właśnie medytować. Medytować, łączyć się właśnie z przestrzenią, pozbywać się naszego indywidualnego punktu widzenia. Są specjalne medytacje, które na zaawansowanych poziomach właśnie bioenergoterapii uczę i próbuję też przekazać osobom taki stan ponadindywidualny, prawda? Wtedy te wszystkie ćwiczenia pomagają rozwinąć tą umiejętność czakry do ponadosobistego patrzenia na świat. No i wtedy rzeczywiście ona się coraz bardziej rozwija. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy wykład otworzył Wam wiele przestrzeni. Jeszcze raz dziękuję Wam za kawy, ponieważ są wspaniałe, bardzo smaczne. Właśnie powinienem je częściej pić, bo mi zasycha w gardle, jak tak dużo mówię. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie i do zobaczenia jutro.